Od najbliższego poniedziałku na ulicy Sejneńskiej nie będzie można przejechać przez tory kolejowe przecinające tę ulicę. Na kolejowym przejeździe wymieniana będzie nawierzchnia i w związku z tym ten krótki odcinek drogi zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Na wschodnią część miasta będzie można przejechać alternatywną trasą wiodącą z Utraty przez Stulecia Niepodległości do Sejneńskiej. W przeciwnym kierunku ruch będzie się odbywał tą samą trasą. Zmiana organizacji ruchu na Sejneńskiej na wysokości przejazdu kolejowego ma potrwać do 27 maja. Ruch pieszych natomiast będzie odbywać się wyznaczonym ciągiem tymczasowym, poinformował ratusz.